Dobry wieczór Państwu. Szwajcaria, dokładniej szwajcarskie miasteczko Uster, położone niespełna 20 km od Zurychu, powitało ekipa Azotów Puławy najpierw słońcem, później deszczem, a w finale deszczem ze śniegiem, a więc bardzo ostre, zimne powietrze. Zawodnicy trenera Ryszarda Skutnika odpoczywają przed wieczornym treningiem, a mi udało się na chwilę, na kilka chwil wyciągnąć i na rozmowę nakłonić trenera zespołu Azotów Puławy Ryszarda Skutnika. Witam pana. Dzień dobry państwu, witam ze Szwajcarii. Panie trenerze, graliście w Pucharze Challenge. Puchar HF to można powiedzieć trochę półka wyżej. Drużyny także już nawet można powiedzieć bardzo mocne. No na pewno to jest inna półka, no ale my też chyba żeśmy się zmienili w stosunku do ubiegłego sezonu. Mamy ambicje, no, gramy w trzeciej rundzie, co już jest wyróżnieniem, no ale chcemy iść dalej, bo zwycięstwo w rywalizacji z Winterthur daje nam awans do fazy grupowej. To by było rzeczywiście dla Puław duża szansa i duży sukces. No i tak żeśmy tu przyjechali, tak się nastawiamy, żeby zagrać jak najlepiej i próbować walczyć o zwycięstwo. Drużyna Winterthur do słabeuszy nie należy, to można powiedzieć taka solidna, średnioeuropejska drużyna. No tak, oni grają już ile lat w różnych pucharach, mają obcokrajowców, wiemy, no mamy ich 3 mecze, przygotowywaliśmy się i patrząc na wideo i przygotowywaliśmy się praktycznie na treningu w stosunku do ich gry w obronie, planowaliśmy grę w ataku, także myślę, że jesteśmy przygotowani i to będzie bardzo ciekawa rywalizacja. Czy można powiedzieć, że wszystko w rękach, nogach, a może przede wszystkim w głowach zawodników? No na pewno tak, ale widzę, że chłopaki bardzo by chcieli grać dalej, chcą się pokazać w Europie, to szansa dla zespołu, szansa dla zawodników. Także widowisko będzie ciekawe, będzie bardzo ciekawie na boisku. No atmosfera bardzo dobra, także jestem dobrej myśli. Panie trenerze, w zasadzie do tego 2 meczu ze Szwajcarami przygotowywaliście się w sposób meczowy, bo najpierw liga awansem z Legionowem, później awans z Zabrzem i tak już na te typowe przygotowania pod Szwajcarów tam zostało chyba ze 2-3 dni. No tak, no ale nastawienie i myślenie o tych meczach u zawodników było widać już od 2-3 tygodni. Tu nawet taka sytuacja, która się rzucała w oczy w Zabrzu, gdzie wynik był 39-36, on był spowodowany strata tylu bramek, to już była asekuracja, strach przed kontuzją ewentualną, przed tymi meczami o Puchar Europy i to było widać. Ale tu myślę, że na tyle dojrzała drużyna, że to, cośmy zrobili podczas tych 3 treningów, powinno wystarczyć. Panie trenerze, co można powiedzieć tak w 2-3 zdaniach na temat gry drużyny Winterthur? No ciekawa drużyna, gra nowoczesną piłkę ręczną, wysoką, agresywną obronę i to ich jest największy atut. No rzadziej kontratakowali w tych meczach, cośmy oglądali. No i taka dosyć szybka gra ze zmianami pozycji w ataku pozycyjnym. No ale myślę, że przy naszych zawodnikach, przy tych warunkach fizycznych, jakie mamy, to i tą obronę powinniśmy rozbić i w tym w ataku też żeśmy powinni sobie dać radę. Często o wyniku spotkania decyduje bramka. Tutaj, tak jak czytaliśmy różne zapowiedzi, mocny litewski bramkarz w drużynie Szwajcarów. Tam się trochę zmieniło, oni się zmieniają. Jest litewski, jest dobry bramkarz reprezentacyjny Szwajcarii. Patrzyliśmy na to, no ale my też mamy reprezentanta Rosji, który mi obiecał, że zagra dobre mecze. Panie trenerze, może nas ekipa szwajcarska nie podsłuchuje, ale dzisiaj możemy już to powiedzieć, zagramy, można powiedzieć, w poważnym osłabieniu. No zagramy w osłabieniu, w ostatniej chwili, w ostatnim treningu odpadł nam Sobol, nie ze względów na kontuzję, ale ze względu na chorobę. No ale ja myślę, tu Patryk Kuchciński będzie musiał go zastąpić, ewentualnie reprezentacyjny skrzydłowy Orzechowski, musimy tu kombinować. Nie powinno to mieć decydującego znaczenia. A więc można powiedzieć, że na
nieco ponad mniej niż 24 godziny przed tym meczem, bo mecz jutro o godzinie 16. Pełna mobilizacja w zespole. Naturalnie pełna mobilizacja. O 20:10 pójdziemy na taki rozruch, trudno to nazwać treningiem. I już jutro od rana na pewno będzie widać ten nerw przedmeczowy, aby się skończyło dobrze i chcemy godnie zaprezentować polski handball. A więc wszystko w głowach i rękach zawodników, jak słyszeli Państwo. My oczywiście usłyszymy się jutro w relacji bezpośredniej ze Szwajcarii. Marek Skowronek, Polskie Radio Lublin.